kobiety w historii. Uczeni, oczywiście mężczyźni, twierdzą, że było ich 800. W wieku 20 otwiera tę listę Maria Skłodowska-Curie. Literatura, Maria Dąbrowska, polityka, kobiety premierami, ministrami krajów azjatyckich. Królują na ekranie, na scenie i w sztuce. Grażyna Bacewicz, Alina Szapocznikow, Elżbieta Barszczewska. Czyż trzeba dzisiaj nawet mężczyźnie tłumaczyć, że do kobiet należy świat i przyszłość, że podbijają kosmos i miliony kibiców sportowych? Dla zacofanych niedowiarków kilka przykładów. Profesor Halina Leszczyńska w gronie rodzinnym opowiada o swojej karierze zagranicznej i krajowej. Już w roku 1960 opracowała nowe metody przetwarzania siarki. W następnych latach pracowałam nad zagadnieniami asortymentu siarki i uszlachetnienia dla podwyższenia wartości produkcji. W roku 70 rozpoczęłam najtrudniejsze moje zadanie, pracę w Iraku. Irak był moim zadaniem najtrudniejszym. Nie tylko dlatego, że było to zupełnie nowe i bardzo trudne zadanie badawcze, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo ciężko przeżywałam rozstanie z moją rodziną. Najmłodszy syn był ze mną przez okres 10 miesięcy i ten okres był dla mnie oczywiście najweselszy i najłatwiejszy. Mąż odwiedzał mnie najczęściej, przywodząc z sobą wieści o naszych dzieciach, a jak również pomagał mi, konsultował ze mną zagadnienia techniczne. W domu nie przeżywaliśmy konfliktów. Dewizą naszego domu zawsze było i jest do dzisiaj: dom otwieraj nie kluczem, ale uśmiechem. Nie spieszcie. Tak. Nastrój ładny, ładny. Gaba piano, piano. Pięknie. Wibruj, wibruj, ładny, ładny. Pianissimo i crescendo. Ślicznie, to samo. Krystyna Szostek-Radkowa, solistka Opery Warszawskiej, występowała w najsłynniejszych operach świata. Najmilszy wieczór, zaimprowizowany koncert w gronie rodzinnym, akompaniują córki Gabrysia i Jola. A teraz dzień powszedni. Ankieta przed Uniwersytetem Warszawskim. Pracowała zawodowo? Raczej nie. Tak, oczywiście, na pewno będzie pracowała zawodowo. Uważam, że raczej powinna zajmować się domem. Nie, powiem krótko, nie chcę, żeby pracowała zawodowo. Koniecznie, ale na pół etatu, tak żeby mogła poświęcić się i pracy, i domowi. Wydaje mi się, że żona oczywiście... Jak widzimy, opinie sprzeczne i próby typowo męskich, zgniłych kompromisów. Prace powinny być podzielone między żonę a męża, powinny być rozdzielone równomiernie. Historycy twierdzą, że Adam stworzony został steczką i delegacją służbową, a Ewa z siatką na zakupy. Co jak co, ale te siatki to nam pozostały na co dzień. To się nazywa równouprawnienie. Czy też nasze babcie sufrażystki wiedziały, o co walczą? Pracujemy jak mrówki w fabrykach, w urzędach, w sekretariatach, na polach. I po obu stronach lady kobiety, ekspedientki i kupujące. Oto pani Anita Smulska. Dział kosmetyczny, domu w centrum. 8 godzin na nogach. Thank you.
jej chwila wytchnienia w domu. Mamy być urocze, zadbane, atrakcyjne, po to, by nam panowie raz do roku w Dniu Święta Kobiet składali kwiaty i życzenia pod żywym pomnikiem Matki Polki. Zakłady komunikacyjne w Warszawie zorganizowały pierwszy chyba w Polsce Big Band kobiecy. No, może rzeczywiście to dopiero początki, ale już niedługo, a będziecie, drodzy panowie, tańczyć tak, jak my wam zagramy. Coraz lepsza harmonia i rytm, a w domu niezdara tłucze naczynia. Jest rzeczą zdumiewającą, jaką niezaradnością odznacza się ta płeć, nawet przy najlepszych chęciach. Takiego zawodu, który by dziś przestraszył kobietę. Rosalinda de Colombia złamała jeszcze jeden przesąd. Wystąpiła jako pierwsza kobieta toreador. Nie najgorzej wyszedł na tym byk, ale okazało się, że do byków nie przemawia żadna perswazja. Wzięłyśmy się także i to z rozmachem za kaskaderstwo. Decyduje technika i brawura. Tylko złe męskie języki twierdzą, że kobiety mają wrodzony talent do rozbijania samochodów. Młodzieżowa rewia mody w domach centrum. Cóż z tego, że przywdziałyśmy spodnie, po prostu praktyczne. Ale kto się do kogo upodabnia? Te wszystkie ozdóbki, torebki, fryzury? Czyż to nie chłopcy naśladują dziewczęta? No, może się pogodzimy. Panuje teraz moda na unisex. Seks? Jednak nie zawsze i nie wszędzie. No i chyba na szczęście. Ciekawe są studia fotograficzne Władysława Pawelca. Fotogramy z albumu Monika. I ciekawy też objaw, że nie potrafimy się fotografować same. To znaczy, że robią to lepiej mężczyźni. Jednak w Dniu Kobiet ofiarujemy jeden z otrzymanych kwiatów w drodze wyjątku naszemu mężczyźnie.